Stoję w zupełnie niezwykłym, czarodziejskim miejscu, mało znanym, tylko niezliczni warszawiacy wiedzą, gdzie ono się znajduje. Ma pełną uroku nazwę, nie taką starą, ale budzącą od razu najlepsze skojarzenie, skwer starszych panów. No wiadomo, których panów starszych, czyli Przybora Wasowski. Kabaret starszych panów. A jesteśmy w takim małym, lokalnym sercu tej części Sadyby. I stąd zaczynamy nasz kolejny spacer po Sadybie i Czerniakowie, bo historycznie to też będą tereny dawnej wsi Czerniaków. A tutaj wokół tego skweru stoją różnego rodzaju wille, wille pochodzące z różnych czasów, domy jednorodzinne, jakieś szeregowce. One budowane były najczęściej po wojnie, ale są też znacznie starsze. No chociażby budynki spółdzielcze zaprojektowane jeszcze na początku lat 20. przez Oskara Sosnowskiego, czyli przez jednego z tych pionierów nowoczesnej architektury w Polsce. I takich domów tutaj w tym rejonie, w tak zwanym dawnym czy projektowanym, częściowo zrealizowanym mieście ogrodzie Czerniaków jest bardzo dużo. Jakbyśmy się przenieśli do Warszawy takiej jeszcze z początku XX wieku, no to oświetlenie byłoby gazowe. Po roku 1908, kiedy elektrownia na Powiślu ruszyła pełną parą, to oświetlenie gazowe było już masowo zastępowane latarniami elektrycznymi. Ale tutaj na Sadybie, która powstała przecież później, mamy najwięcej w całej Warszawie latarni gazowych. Niektóre są całkiem nowe i te tutaj na skwerze starszych panów są tak naprawdę nowoczesnymi latarniami gazowymi, które zapalają się same, czyli już nie musi przychodzić tutaj latarnik, który sam latarnię musi zapalić, a potem nad ranem przyjść i takim specjalnym kapturkiem zgasić. Stoimy nad brzegiem Jeziorka Czerniakowskiego, co nie bardzo jest widoczne, dlatego że ten brzeg jest tutaj zarośnięty, ale w tym miejscu znajdował się kiedyś most zbudowany, drewniany most zbudowany w latach 30. i on miał stanowić taką oś kompozycyjną tej części miasta ogrodu Czerniaków. Tam mamy ulicę Goraszewską, no, ten skwer starszych panów, a druga część tego miasta miała też znajdować się na rozparcelowywanych gruntach folwarku Czerniaków po drugiej stronie stawu. Ale jeżeli cofniemy się w czasy znacznie dawniejsze, to wieś Czerniaków w tym miejscu istniała już co najmniej w XV wieku. I w XV wieku kupił ją Hańcza Cedlitz z Nowej Cerkwi. Natomiast w wieku XVII, w latach 80., te tereny, które należały do dóbr królewskich, zostały podarowane, zresztą też zgodnie z ustawą sejmową, no, wielkiej postaci w ówczesnej Rzeczpospolitej, czyli Stanisławowi Herakliuszowi Lubomirskiemu. Wielki pan, ale też wielki intelektualista, znakomity polityk, człowiek kultury. I tutaj zaczyna przekształcać wieś Czerniaków i buduje tutaj rezydencję nad brzegiem samego jeziora. Jest to duży pałac, ale pałac zbudowany z drewna. Pałac drewniany, który nie jest pałacem, który miał służyć jako mieszkanie, tylko był takim rodzajem pawilonu służącemu do spotkań, różnego rodzaju zabaw, imprez, które tutaj były organizowane. No nie ma dzisiaj po nim oczywiście najmniejszego śladu, tak jak i w zasadzie nie ma żadnych śladów po dawnej wsi Czerniaków. Ale jeziorko jest i chodźmy na dnie. Jeziorko Czerniakowskie, 19 hektarów, jest to największe spośród wszystkich warszawskich jezior i jest ono pozostałością po starorzeczu Wisły.
Tutaj też znajdziemy ścisły rezerwat przyrody. Chronione są bardzo ściśle też niektóre gatunki zwierząt i roślin tutaj wokół tego jeziorka, a samych ptaków, które żyją tutaj nad brzegami jeziora, jest aż 60 gatunków. Dzisiaj mamy tutaj plaże. W Warszawie w ogóle jest cały szereg plaż. Głównie to są plaże wiślane, ale no też mamy taką plażę jak tu. Jest piaszczysta i znajduje się na tym tarasie zalewowym nad brzegiem jeziora. Jest to plaża, która czynna jest w jakimś sensie, czynna jest także zimą, dlatego że to miejsce upodobały sobie morsy i tutaj ludzie kąpią się zimą. Co więcej, w styczniu każdego roku od pewnego czasu tutaj też organizowane są obrzędy związane ze świętem Jordanu i tutaj ludzie zanurzają się w wodzie. Jak jest bardzo zimno, to wycinany jest przerębel i te uroczystości mają miejsce właśnie tutaj na wysokości plaży. Sadyba zaskakuje nieustannie i ciągle się zmienia. I takim przykładem tych zmian bardzo pozytywnych jest ten dom, który jest takim pudełkowatym domem szeregowym i do niego dostawiona jest niezwykła, lekka, ceglana konstrukcja ażurowa, która jest rodzajem takiego wiszącego ogrodu. No, rozwiązanie bardzo nietypowe w Warszawie i bardzo ciekawe. Po przełomie roku 1956 w budownictwie poszukiwano różnych nowych technologii. No, one były oparte często o prefabrykację, czyli wymyślano coś, co sprawiłoby, że można by budować łatwo, szybko i stosunkowo tanio. I jednym z takich pomysłów były kaflopłyty. I tutaj mamy dom wzniesiony z takich bloczków kaflopłyt, które jednocześnie są elewacją i są tym elementem konstrukcyjnym, czyli ścianą. Powstały one w końcówce lat 50. Są to szeregowce. Te ciekawe bardzo poszukiwania, one trwały przez całe lata 60. i w gruncie rzeczy zostały przystopowane, nigdy nie zakończone, ale przystopowane już za czasów Gierka, kiedy to zaczęto sprowadzać do Polski, najpierw ze Związku Radzieckiego, ale nie tylko, technologię wielkiej płyty. W latach 80. w absolutnej pustce, na łąkach pomiędzy Jeziorkiem Czerniakowskim a klasztorem Bernardynów powstało osiedle Bernardyńska. To jest stado kilkunastu takich samych wieżowców o bardzo charakterystycznej sylwetce, ponieważ zwieńczone są one takimi szerokimi tarasami i nieco niższymi ostatnimi kondygnacjami. W jednym z tych bloków zamieszkał Franciszek Starowiejski, czyli no wybitny malarz. Elewacje zostały wykończone takimi pustaczkami szarymi. Wyglądało to dosyć paskudnie. Jak z jednej strony sylwetka tych budynków jest stosunkowo ciekawa, to całość robiła absolutnie przygnębiające wrażenie. I skończyło się to w latach 80. po tym, jak Starowiejski ze swojego tarasu czy balkonu wywiesił wielką, gigantyczną, trupią czaszkę. To tak oburzyło opinię publiczną, że zaraz jacyś decydenci postanowili otynkować te budynki. Zresztą te tynki są dosyć paskudne. Kościół Bernardynów na Czerniakowie, ufundowany w końcu wieku XVII przez wielkiego marszałka koronnego, czyli Stanisława Herakliusza Lubomirskiego. No, czyli tego, który miał tutaj, budował rezydencję nad Jeziorkiem Czerniakowskim, który przebudowywał Zamek Ujazdowski, który stworzył sobie łazienkę w łazienkach. A ten kościół wymyślił sobie jako własne mauzoleum. I tutaj jest pochowany w krypcie, ale zanim umarł, to spisał testament. W testamencie dokładnie napisał, że jego pogrzeb ma być skromny, bez tych wielkich pompa funebris charakterystycznych dla kultury sarmackiej. Tak też zresztą się stało. Nie spoczywa tu jeden, też spoczywają inni członkowie i jego rodziny, i inni magnaci. Sam kościół zaprojektowany został przez wybitnego architekta, najwybitniejszego
najsilniejszego architekta działającego w Polsce w czasach króla Jana III Sobieskiego i potem jeszcze w pierwszych latach wieku XVIII do wojny północnej w 1702 roku, czyli przez Tylmana van Gameren. To był taki zwolennik skamocjanizmu w architekturze, czyli ta architektura zewnętrzna jest szalenie prosta i ten kościół, jak spojrzymy na niego z zewnątrz, on jest wręcz minimalistyczny, tu nic nie ma, jest tylko bryła, kopuła, ale jak wejdziemy do środka, to aż tak bucha ta profuzja detalu, tego wszystkiego, co tam jest. Detal sztukatorski, który jest szalenie taki mięsisty, wchodzi do środka, czyli nabiera trójwymiarowości. Tutaj, do tego kościoła, przez cały wiek XVIII i wiek XIX, ponad 200 lat, przychodziły pielgrzymki. No normalnie, jak do Częstochowy, tylko że nie z całej Polski, a powiedzmy, że z Mazowsza. Ale do kogo one przychodziły? No nie do Stanisława Herakliusza Lubomirskiego, chociaż właściwie należałoby mu się, bo był wybitną postacią, ale do świętego Bonifacego. Bo Stanisław Herakliusz Lubomirski sprowadził jego szczątki z Rzymu i tutaj one zostały złożone. No i stały się tym magnesem przyciągającym przez 2 stulecia pielgrzymów. Gdybyśmy się przenieśli przed rok 1993, to stalibyśmy nie na chodniku przy ruchliwej ulicy, czyli Wisłostradzie, a w środku ogrodu przed willą Przemysława Podgórskiego. Sam budynek zbudowany został w latach 20. według projektu architekta Borawskiego, który zasłynął między innymi z budowy gmachów szpitalnych. I już w roku 1926, kiedy był zamach majowy, ten budynek stał się miejscem, o które toczyły się walki pomiędzy obydwiema stronami, czyli rządową i żołnierzami Piłsudskiego. Jedni się bronili, drudzy ostrzeliwali. No, bardzo szybko ten budynek został odbudowany i po odbudowie znowu uległ bardzo poważnym zniszczeniom w roku 1939, bo tutaj troszeczkę dalej w oparciu o fort, ale i tutaj na Łąkach była ta południowa linia obrony oblężonej Warszawy. Bronili się tutaj ułani jazłowieccy oraz ułani kaniowscy. Z kolei w czasie Powstania Warszawskiego tutaj ulokowało się dowództwo obrony Sadyby. Ale na tym nie koniec jego heroicznych dziejów, dlatego że w stanie wojennym tutaj mieściła się drukarnia, tajna drukarnia, która drukowała wydawnictwa dla Robcia. A przed budynkiem stoją rzeźby, dlatego że w roku 1975, czyli zaraz po obcięciu ogrodu i wybudowaniu Wisłostrady, Katarzyna Piskorska, która tutaj mieszkała, rzeźbiarka, stworzyła własną galerię rzeźby. Ulica Okrężna, czyli ulica otaczająca takim jajem fort Czerniaków z zachowanym brukiem oraz tutaj też jest trochę tych najstarszych budynków jeszcze z czasów budowy miasta ogrodu. Tuż obok dom z 1925-26 roku, który dzisiaj jest nazywany domem pioniera. Bo tutaj powstawało to miasto ogród, w którego tych pierwszych zapisach jeszcze z lat 20. nakazywano budowę domów w stylach narodowych, czyli nawiązujących albo do dworu szlacheckiego z pierwszej połowy XIX wieku, albo cofanie się gdzieś do architektury narodowej z końca XVI czy z XVII stulecia. Ale za mną jest parowóz, czyli tak zwany samowarek. To był parowóz z kolejki wąskotorowej. To jest historia starsza od historii samego miasta ogrodu, bo sięgająca początku wieku XX, kiedy to zbudowano kolejkę wilanowską. Była to kolejka biegnąca od Ronda Mokotowskiego, czyli dzisiejszego placu Unii Lubelskiej, jakby linią ulicy Spacerowej do Belwederskiej, potem Chełmską, tutaj Czerniakowską i Powsińską. Tu na wysokości fortu Czerniaków omijała go właśnie w ten sposób, tak jak biegnie ulica Okrężna. Dlaczego samowarek? No tak nazywano
te malutkie parowoziki, które ciągnęły składy osobowe, a czasem też jakieś były wagony, odczepiane wagony towarowe, ale to była kolejka, która jechała niesłychanie powolnie, dymiła właśnie jak samowar i była czymś takim bardzo archaicznym już w zasadzie w momencie, kiedy ją zbudowano, dlatego że już na początku XX wieku zaczęto budować elektryczne linie kolejek czy elektryczne tramwaje. A tutaj mieliśmy ciągle jeszcze normalny parowóz. Zresztą linia tej kolejki była coraz bardziej skracana. W latach międzywojennych została skrócona i miała już stację końcową nie przy Placu Unii Lubelskiej, lecz przy ulicy Belwederskiej. Fosa Fortu Czerniaków. Tam dalej w głębi widać koszary ceglane, koszary szyjowe. No to jest kolejny fort tej wewnętrznej linii rosyjskich obwałowań twierdzy Warszawa. Kliepość Warszawa, która funkcjonowała do ostatnich lat przed I wojną światową, kiedy to Rosjanie jeszcze przed wojną zaczęli ją likwidować w związku ze zmianą koncepcji obronnej. Ale twierdza Warszawa to oczywiście miasto, które było twierdzą otoczonym kolejnymi pierścieniami fortów, zdążonym w postaci cytadeli i z całą ogromną infrastrukturą takiej twierdzy, od koszar wojskowych poprzez magazyny, piekarnie, pola ćwiczeń i tak dalej, i tak dalej. Ten fort już w latach międzywojennych, no nie wydawało się, że on już nie spełniać będzie żadnej funkcji obronnej. Otoczono go wtedy tymi domami, wytyczono tutaj nowe ulice miasta ogrodu Czerniaków, ale kiedy przyszła wojna, 1939 rok, to okazało się, że to był jeden z tych ważniejszych punktów obrony miasta od strony południowej. Dzisiaj ten fort jest, no on jest podzielony, bo po pierwsze ulica Powsińska przecina go w połowie, po drugie w tej części jest podzielony jakby na dwie części. Tam w samym forcie, przy koszarach, jest Muzeum Techniki Wojskowej, natomiast tutaj jest normalny, regularny park ze skwerem, tak zwanym skwerem ormiańskim. Park, który dzisiaj się też zmienia, dlatego że powstaje tutaj taki mocno przeszklony pawilon sąsiedzki w formie górki, z której będzie można pewnie spojrzeć na sam fort. I chociaż sadyba jest znacznie większa, jest tu jeszcze mnóstwo bardzo ciekawych rzeczy, zwłaszcza tu w tych dzielnicach willowych, to tutaj kończymy nasz spacer.